Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to dzisiaj Wam pokażę. To jazda samochodem, rowerem oraz pociągiem, gdzie właśnie dzisiaj wykręcę 10 tysięcy kilometrów w 2024 roku. Sorry. Dzisiaj cały dzień spędzimy sobie razem, bo mam, jakby powiedzieć, luźniejszy dzień. Dzieciaki jadą na wakacje do dziadków, żona idzie do pracy, a ja mam cały dzień dla siebie. Mimo tego, że mam wolne, to i tak jestem, jakbym powiedzieć, na robocie, ale dla mnie taka robota to nie robota. Dobra, okej. Dzisiaj jadę do Torunia, Solca, Bydgoszczy, Ostromecko. Mam do objeżdżenia 4 trasy rowerowe. Jest to związane ze współpracą samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie już mogliście widzieć wcześniej trasy, mapki. Te mapki są cały czas dostępne za darmo. Możecie pisać maile, możecie do jakichś informacji turystycznych zaglądać, pytajcie gdzie. Ja ostatnio byłem w Świeciu i tam na przykład przy zamku te mapki też są rozdawane, więc jak ktoś jest okolic Świecia, to na przykład tam może sobie podejść. Dobra, jadę. Mam dzisiaj spakowanego drona, mam kamerkę, więc coś tam się ponagrywa. Przy okazji jadę samochodem. Dobra, może już ruszę powoli, bo gadka szmatka, a jechać trzeba. Dobra, żebym nie przerysował tutaj Forda. Jadę samochodem do Bydgoszczy, bo jestem nieszczęśliwym posiadaczem jeszcze Forda Focusa MK3 w dodatku w dieslu i od dłuższego czasu walczę jakby z tym autem i z jego bolączkami. Nawet dzisiaj teściu wchodzi rano na internet, sprawdzę sobie takie standardowe wiadomości i może pojadę. I wyskoczył mu ranking najbardziej awaryjnych aut. No i no, nie uwierzycie, co było na pierwszym miejscu. No Ford Focus MK3. No kurde, tak się wpierdzieliłem z tym autem, że to jest jakaś porażka. Dałem za niego, można powiedzieć, małe pieniądze, bo za 10-latka to było chyba 16 tysięcy, więc no wydawało mi się, że okazja. No i gościa, którego kupowałem z Grudziądza, czy tam z okolic Grudziądza, mówił, że kupił go nowego z salonu, jeździł 10 lat i nic się nie działo. I może faktycznie tak było, ale za to mi zaczęło się dziać praktycznie wszystko. Od A do Z, więc dzisiaj jadę do pana Bogdana z Bydgoszczy na forum Fokusiarzy. To chyba najlepsza osoba z kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o Fordy. I faktycznie, jak się do niego zapisywałem prawie 2 miesiące temu, no to zadał mi bardzo dużo pytań odnośnie tego auta, jakie są jego bolączki itd. itp. Byłem w szoku. No i okres oczekiwania dosyć spory, więc no to faktycznie świadczy o tym, że musi być dobry. No mam nadzieję, że mi pomoże, bo cały czas wyskakuje jakiś błąd. Na początku chyba był błąd związany z pedałem gazu i niby od dłuższego czasu faktycznie nic się nie działo, ale teraz znowu coś jest nie tak. Prawdopodobnie nieszczęsny DPF, ale to zobaczymy. Dobra. Nie będę Was zanudzał motoryzacją, bo to nie kanał o samochodach, ale no chciałem się pożalić, że czasami tak bywa. No. Ogólnie auto tak to fajne. Jak jeździ i nie wyskakują jakieś błędy, to naprawdę fajne auto. Teraz stał się trochę zamulony. O, nawet chyba teraz turbinkę coś było słychać. No. Wyżej 2000. Dobra. Walić te auto. Dobra, jadę do Torunia. Tam pierwszą trasę objeżdżam i zobaczymy. Myślę, że to będzie piękny dzień, o ile nie złapie mi się burza, bo są zapowiadane burze, no ale miejmy nadzieję, że pod sam koniec, jak już będę w pociągu. Dobra, mija tydzień czasu i znowu jestem w Toruniu.
Ostatnio jechałem Robinsonadę kujawsko-pomorską na dystansie 250 km. Dzisiaj w planie 150 km i powiem szczerze, że ten cały tydzień no jestem taki na dwa razy. Niby pierścień pokazuje mi, że jestem wypoczęty i faktycznie tak się czuję, ale jeżeli chodzi o nogi, to tak na dwa razy. Wszystkie masaże, drenaże na razie mi nie pomogły. Kręci mi się w tym tygodniu dosyć średnio, więc nie wiem jak będzie dzisiaj, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Potrzebuję trochę luźniejszej jazdy, bez spiny, bez parcia na jakieś tam wyniki, żeby odpocząć sobie psychicznie i fizycznie. Oczywiście pasek tętna musi być, żeby monitorować swoje serducho. Mimo tego, że się waty kręcą na pomiarze mocy, to jeszcze i tak jestem niewolnikiem cyferek, niestety, czy jadąc rekreacyjnie, czy nie. Dobra, drona nie biorę, bo to bez sensu, bo będę jeździł dookoła poligonu, więc tam raczej nie będzie można kamerować, latać. No ale rower, licznik to podstawa, dobra. Cześć. Siemanko. Trasa, wyszukaj, poligon. Poligon V2, bo pierwsza wersja była troszeczkę nielegalna. Dobra, akcept i jedziemy. Nie mylić poligona z poligonem, ale co do poligona, to się ostatnio ktoś do mnie odezwał. Ale to zobaczymy. Śmieszna akcja. Właśnie, a propos współprac, to też troszeczkę muszę to ograniczyć, bo w tym roku jest trochę tego za dużo i generalnie niby wstępnie by to w niczym nie przeszkadzało, ale no to nie miał być taki content w tym roku. Kto co się do mnie odezwał, to tam starałem się troszeczkę jakby wybierać te materiały sponsorowane, ale no dużo było jak dla mnie ciekawych rzeczy do potestowania, więc no zgodziłem się. Później tak wychodziło, że trzeba było z tego nagrać materiał, bo wrzucam filmy dwa razy w tygodniu. Czasami brakowało już czasu, żeby nawet nagrać jakiś luźniejszy temat albo coś bardziej wartościowego dla Was. Ale mam nadzieję, że te testy też Wam się w jakimś stopniu podobają. Teraz skupiając się na samej trasie, wyjeżdżam z Torunia, gdzie prowadzi piękna ścieżka asfaltowa. Już przy głównej drodze, czyli starej jedynce DK91, jadę kawałek tą drogą i zaraz wbijam w las. Jedzie szosowiec, jedzie ciśnie, ostro. Właśnie pół godziny temu wskoczył film na kanał o szosowym cwaniactwu. Już widzę te komentarze, jakie tam będą, no ale... Okej, należy Wam się drobna aktualizacja. Film został usunięty z internetu. Było dużo negatywnych komentarzy. Nie były same negatywne, ale było trochę hejtu. Lecz nie przez to ten film został usunięty kompletnie z innego powodu, ale teraz na razie Wam nie będę tłumaczył. Zobaczymy co dalej. Musiałem się tym z Wami podzielić. Leśnictwo Rudak. Oj. Poligon wojskowy, wstęp zbroniony, przebywanie grozi śmiercią lub kalectwem. O Jezus. Widać, że zbliżam się chyba do Eski. Na szczęście tym razem przetnę ją chyba nad albo pod drogą. Tak, dokładnie, to będzie jednak pod drogą. Cóż, wracam do miejsca startu, wsiadam w auto i jazda dalej. No, trzeba zwolnić tempo, by pani policjant mnie zatrzymała. Drogi, ale tutaj coś jest. A patrzcie, jaki przełajowy przesmyk. Dobra, teraz coś zjeść jeszcze. Dzień dobry. Czas coś szamać niezdrowego. Szkoda tej trasy, bo bardzo piękna, a jednocześnie nielegalna, bo jest to poligon. Obiekt wojskowy, więc oficjalnie nie można tam wjeżdżać, chociaż wiem, że bardzo dużo osób tam jeździ. Dobra. Na pierwszej rundzie jechało się fajnie. Mam nadzieję, że
będzie tak już do końca dnia. Siły są. Pogoda jest, nawet pogoda za ładna. Czas odpalić foczkę i jazda dalej. Teraz kierunek Solec Kujawski. Nie ma to jak na krajowej 10 trafi się, kurde, traktor jadący 20-30 na godzinę, czyli chyba lepiej by było, jakbym pojechał rowerem, a nie samochodem. No ale trudno, już jakoś trzeba się przemęczyć. Jak nie traktor, to pewnie jakiś stary dziadek, który jedzie właśnie 60-70 na godzinę. Kurcze blade. Uwielbiam takie akcje, no ale cóż, no trzeba jechać. Dobra. Właśnie znajduję się w małej miejscowości, jakim jest Solec Kujawski i w końcu podjechałem do takiej firmy. Może nie wszystkim znanej, ale jest to dokładnie Aliot. I to nie jest żaden tutaj materiał sponsorowany, po prostu byłem ciekaw, jak ta firma wygląda, bo Aliot to jest dystrybutor polski marki Pro X i marki Kenda. Zresztą nie tylko. Ci, co trochę jeżdżą na rowerach, kupują akcesoria, opony, to raczej te marki dobrze znają, a po prostu byłem ciekaw, jak ich siedziba wygląda. No mówię, to nie jest żaden materiał sponsorowany, nie kupujcie Kendy, nie kupujcie Pro X-a, tylko tak mówię po prostu. Czas chwilę polatać dronem i jazda na rower. Home point updated. Take off. Centrum Solca, czas wgrać kolejną trasę, czyli Roads, i wpisujemy sobie tutaj słowo jak Solec, nie mylić ze Stolec. Mamy Solec, 44 km, czas start. Czy mam daleko gdzieś? Pewnie nie. No dobra, na ten moment na razie wyjazd ścieżką rowerową, pewnie będziemy podążać w jakieś rejony leśne. Zobaczymy, kiedy wjedzie się w las i na ile on będzie piękny, czy w ogóle ta trasa będzie przyzwoita, ale na razie zapowiada się fajnie. Niestety ta droga ma jeden minus, czyli niestety trzeba przeciąć krajową osiątkę i to nie będzie łatwe. No i dobra. Jakoś się tym razem udało. W miejscowości Chrośnia mamy tutaj taki znak mówiący właśnie o szlakach, że na przykład szlak puszczański. Jest takie piękne, zaciszne miejsce, gdzie można sobie odpocząć. O, a tu ładna ścieżka, państwo sobie jezdnią, no to nieładnie. I to na rowerkach rekreacyjnych. I mają po swojej stronie ścieżkę rowerową. Ja teoretycznie nie musiałbym korzystać z tej ścieżki, bo jest po drugiej stronie, ale korzystam. Jak widać, da się. Można przepisowo iść? Można. Dobra, może korzystając z tego, że jest cisza, spokój, nic się nie dzieje, ładna droga asfaltowa, mały ruch naprawdę, jak samochód przyjedzie raz na 5 km, to jest święto. Może czas porozmawiać o tym, jak lubicie jeździć, bo oprócz tego, że lubicie jeździć rowerem, to czy korzystacie na przykład z takich środków lokomocji jak samochód czy też pociąg. Samochodem fajna opcja, jedziesz sobie na przykład gdzieś w nieznane, robisz rundkę, gdzieś tam nocujesz, jedziesz dalej i można sobie pozwiedzać. No ja dzisiaj nigdzie nie nocuję, tylko po prostu jadę z punktu A do punktu B, później do punktu C samochodem i wracam z punktu C do punktu D, wracam pociągiem. No, tak wyjątkowo, nie codziennie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że PKP nie sprawi mi jakiejś niespodzianki. Planuję, że około 19 będę wracał pociągiem z Bydgoszczy.
nie bukowałem sobie biletu, bo nie mam pewności, czy o tej 19. Wolałbym, bo później jest dopiero pociąg o 21. Ale no dobra, zobaczymy. Pociągiem też fajna sprawa, na przykład gdzieś tam sobie pojechać daleko, daleko w jedną stronę pociągiem i wrócić sobie rowerkiem. Jak jest z wiatrem, to już w ogóle jest super. O, jest samochód i to BMW. O, nawet zwolniło, bo 70 ograniczenia, to się rzadko zdarza jak na kierowców BMW. Dobra, a ja sobie jadę dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze jest ciekawego. No proszę, jakaś fabryka. Ciekawe, co tu jest. A może wojskowe? Ciekawe, ciekawe. Ręki sobie biegną. Pewnie nie widać tego. Jest w końcu trochę terenu. I pytanie, czy faktycznie ten teren jest tutaj potrzebny. Bo tak się fajnie cały czas jechało asfaltem, a tu już troszkę piasku. Więc może lepiej trochę naddać i zrobić bardziej asfaltowo. Zobaczymy. Szuterki. Kolejne miejsce, przy którym warto się zatrzymać, czyli Łażyn. Są informacje, czego to dotyczy i jak to mniej więcej wygląda. To są takie drzwi donikąd. Są momenty, że jest trudniej, ale jakoś idzie nieźle. Ogólnie fajna traska. Dużo lasu, cisza, spokój. Ach, to ładne miejsce. Szkoda, że piaszczyste. A, są pasy. Będę miał więcej szczęścia, jak po prostu pójdę na pasy. I może ktoś mnie kulturalnie przepuścić. Że i tak muszę. Okej, ostatnie już metry tej trasy. Czas coś zjeść pożywnego. Czyli pewnie kebaba albo zapiekankę. Chyba, że mini pizza, zobaczę się. Jakaś pepsawka i jazda dalej w poszukiwaniu pana Bogdana, który może jakimś cudem odratuje mój samochód. Koniec drugiej trasy, czas na kolejną. Bu. Jest ten kawałek podłogi. Fordy, ale... Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Też są inne auta, dobra. Okej, super, dziękuję, miłego dnia. Na ten moment Bydgoszcz nie zaskakuje pozytywnie ścieżkami rowerowymi, bo nie wiem, co to w ogóle jest. Jakaś linia po betonie dziurawym, łatanym. Masakra, ale o, dobra. O, jakie ładne drzewko na pseudo ścieżce, ale już zaczyna się ścieżka prawidłowa. Kurczę, przejechać prawie przez całą Bydgoszcz rowerem, to tutaj jest jakaś masakra. Chyba nie chciałbym tutaj mieszkać. Ładne miasto, miejscami fajna staróweczka, ale przejazdy masakra. Ale numer. Przecież dzisiaj Enea Bydgoszcz się tam odbywa. Ale jaja. Turędy można, żeby było bezpiecznie? Normalnie tutaj chodnikiem? Pan rowerem, tylko
uwaga na biegacza, ale puszczę pana po tej stronie. Dobra, okej. Okay. Pan poradzi. Dobra, dzięki. Tak się składa, że w 2020 roku też planowałem wystartować w Enea Bydgoszcz. Nawet już się dosyć solidnie przygotowywałem, ale przez pandemię nic z tego nie wyszło. Na szosie odważnie. Trzeba mieć jaja. Dobra, w końcu czas na solidny obiad. Pojedzone, szału nie było, coś tam się zjadło. Tylko, że pogoda coś nieciekawa się robi. Mam nadzieję, że to nie tutaj burza się tworzy, bo na mapach za bardzo nic nie widziałem. Słońca za bardzo nie ma, ale tutaj temperatura pokazuje 31 stopni. Można rowerem przejechać? Dobra, dziękuję. To pana chyba... Coś do pana? No, woda z klimatyzacją. Aha, dobra, okej, okay, dziękuję. Czyżbym był znowu na trasie Enea Bydgoszcz? Ale nikogo nie widać za bardzo. O, to znowu chodziło. O, szkoda, że ograniczenie do 30, no ale dobra. Powstrzymam się. Tam akurat 28,5. Jest okej. Okay. Ale klimacik, ole tu jest pięknie. Nie no, aż muszę stanąć chyba. Ty jadę? Tak, tak, zaraz będzie asfalt. No. No może nie takie zaraz, kurde. Kawałeczek jest, ale dojedzie, dojedzie. I tuneli, ale fajnie. Dobra, i znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, czyli tuż w okolicach pewnie startu i mety Enea. Trochę odwaliłem, bo mogę najpierw jechać na Ostromecko. Tam już bym miał to zaliczone i teraz bym tylko przejechał to. A tak to jeszcze muszę jechać kawałek tej samej chyba trasy, co teraz byłem. I później się wrócić, więc ciekawie ile mi wyjdzie kilometrów, bo nie analizowałem tego. Ale dobra, zobaczymy. Ciężka ta ścieżka rowerowa. Kurczę, wyjechałem tak w środku lasu na dwupasmówce. Ja nie wiem, czy to jest ekspresówka, czy to jest normalna droga. Tam są jakieś znaki, mam nadzieję, że zakazu dla rowerzystów to tutaj nie ma. Tam w lesie nie widzę żadnej ścieżki. Uff. O, nie wiem, czy kiedyś jechałem tym mostem, na pewno nie rowerem, może samochodem, ale most bardzo przypomina ten, co w Grudziądzu, co teraz był trochę przebudowany, czy przemalowany chyba bardziej, przebudowany. No, zawsze coś nowego. Tutaj trochę popadało, już szutry trochę wyschły, ale czuć taką świeżość po deszczu, ojej, aż się od razu lepiej jedzie, ale fajnie. No i piękne drogi. Dzięki. O, nie ma problemu. Ale ładny widok. Małe bulwary, bo małe, ale nawet ładnie. I Hammerhead pokierował, kazał mi zjechać, a teraz muszę podjeżdżać. Muszę wam się do czegoś przyznać, że bardzo zadowolony jestem z nawigowania Hammerhead Karu 3, bo wybrałem sobie nawigowanie wstępnie na mapach Google do dworca głównego Bydgoszczy i mówię, a jeszcze tutaj wezmę sobie, wyznaczę to w tym w Karu i to tak za pomocą punktu musiałem odnaleźć ten dworzec, więc troszeczkę problematyczne, że nie mogłem wstukać w wyszukiwarkę, wpisać go dworzec, ale jak już znalazłem, to powiem szczerze, nawiguje mnie super, a w mapach co chwilę słyszę skręć w lewo, skręć w prawo, zawróć. No, a tu naprawdę działa to fajnie. Ach.
Przepraszam, czy w kierunku Wrocławka już jechał? W kierunku Wrocławka już jechał pociąg? Jeszcze nie. Aha, dobra. Dobra, to już idę. Tylko którędy? Górą można, tak? Czy? Ale fuksło mi się. No i zaraz zobaczymy, czy głupi ma szczęście. Pociąg się opóźnił, ten wcześniejszy, więc zaraz powinien wjechać na peron. Ciekawe, czy będzie miejsce z rowerem, bo to też jest pytanie. No ale cóż, kurde, jest tylko jedna lipa, że nie kupiłem nic, a chce mi się pić i to strasznie. Ale no dobra, zobaczymy. Dobra, tak na szybko sobie przeglądam YouTube'a i patrzę, że jest pod ostatnim filmem 250 komentarzy. Jeszcze na żaden praktycznie nie odpisałem. Będzie co robić. Z rowerkiem pewnie na koniec? Czy panią? No, może pan tutaj też. Tak? No, tam do drzwi. Dobra. Dobra, naważyłem sobie piwa, to teraz muszę je wypić. Póki co wypiłem zeróweczkę, bo się należała dzisiaj, łącznie wpadło 180 km, więc jestem bardzo zadowolony. Fajne trasy, ładne widoki, na spokojnie, bez pogoni, bez spiny. To, co mi bardzo, bardzo brakowało. Co do tej aferki, która powstała w ostatnim filmie. A wracając z dzisiejszego dnia, tak jak powiedziałem, cały dzień spędzimy razem. Jest już godzina 20:30. Wróciłem sobie na spokojnie pociągiem. Fajny dzień. Mówię, 180 km padło po różnych terenach, różnych miastach. Trochę samochodem, trochę pociągiem. Brakuje mi takich jazd. Naprawdę bardzo mi brakuje. Ja nie mam czasu na jeżdżenie. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, bo jest 18 sierpnia. Mam 10 tysięcy kilometrów i nie będę pisać, że mam dopiero 2, 3, 5, 8. Ja mam 10. Są osoby, które pewnie może mają już 20, może 15. Nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o kręcenie kilometrów, bo po prostu nie mam czasu na jeżdżenie. Dlatego trenuję z samego rana, godzina 5-6, godzinka półtorej, jakieś mocne treningi, jeżeli się takie mi wyjdą. Tak to wolałbym jeździć oczywiście tak jak dzisiaj, wziąć na rower, przejeździć cały dzień i mieć wywalone na wszystko, ale no tak nie może być, bo jak ma się rodzinę, obowiązki itd. itp., więc filmy się same nie zmontują, same się nie ponagrywają, komentarze się same nie odpiszą, dzieci same się też ciągle bawić nie będą, więc wiecie, no. Ja wiem, że to tak fajnie wygląda czasami z drugiej strony u was na ekranie, ale z tej strony nie jest zawsze tak kolorowo, jakby się wydawało. Aczkolwiek nie robię nic na siłę i jestem zadowolony z tego, co robię. Robię to na luźno, no nie licząc tej Robinsonady, no tam było trochę spiny, ale i tak było fajnie. Trasa mi się podobała, na Robinsonadzie i dzisiaj mi się podobała trasa. I myślę, że będzie jeszcze przede mną wiele fajnych przygód rowerowych i mam nadzieję, że przed wami też, bo to, co się liczy, to dobra zabawa. Kończę już, bo jesteśmy razem już od godziny chyba 7 do godziny 20. Niby dzień wolny, a praktycznie jakby w robocie i to jeszcze z nadgodzinami. Dobra. Jeszcze jakby mi to delegacja zapłacił, to już by było naprawdę super. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.